Dzień dobry, witam uczniów klas drugich. Zaczynamy kolejny tydzień naszej nauki zdalnej historii sztuki. A zaczynamy oczywiście od kolejnej lekcji opowiadającej i prezentującej Wam dokonania polskiego baroku. Lekcja obecna należy też do dość istotnych lekcji, tak jak poprzednia, na którą prosiłem, żebyście zwrócili uwagę i uważnie jej sobie posłuchali, obejrzeli. To też dotyczy i obecnej lekcji, bowiem wciąż pozostajemy w kręgu najbardziej istotnych dokonań sztuki baroku, a więc tych, które mają trwały wpływ na nasze dziedzictwo. No i nie ukrywam, że mają też duże znaczenie jako element wiedzy z historii sztuki nowożytnej, mające swoje przełożenie też na materiał ewentualnej przyszłej matury z tego przedmiotu. Wciąż będziemy poznawali bowiem naprawdę ważne i artystycznie wybitne osiągnięcia sztuki baroku dojrzałego, czyli drugiej połowy wieku XVII. W ramach tej lekcji poznacie dorobek architekta, którego traktujemy jako jednego z najważniejszych twórców działających w Polsce w historii architektury, nie tylko nowożytnej. Nie był Polakiem, był Holendrem. Nazywał się Tylman z Gameren. I jak widzimy już na wstępie, mamy jego budowlę widoczną, to Kaplica Królewska w Gdańsku. Z tym architektem już Was zaprzyjaźniałem, powiedzmy w ten sposób, w poprzedniej naszej lekcji, albowiem pojawił nam się wcześniej w dość nietypowej dla siebie roli. Mieliście bowiem okazję zobaczyć Tylmana jako twórcę kościoła, jednego z najwspanialszych przykładów nurtu berniniowskiego, czyli tego nurtu włoskiego baroku dojrzałego, który z Włoch, z Rzymu do Polski dociera wraz z drugą połową wieku XVII, a którego wyraźnymi symptomami jest między innymi właśnie pojawianie się wprost odniesień do wielkich arcydzieł genialnego Włocha. I tu trzeba przyznać, że ten obiekt, którego Wam prezentowałem wówczas, czyli kościół świętej Anny w Krakowie, to nie była, że tak powiem, właściwa bajka dla Tylmana z Gameren. Czyli krótko mówiąc, nie realizował tego kościoła, idealnie wpasowując się w swoje upodobania, preferencje. To była budowla, jak to się mówi, na zlecenie powstała, a zatem Tylman, jak każdy wybitny architekt, kiedy w takiej sytuacji się znajdzie, potrafi odpowiednio jak gdyby zmodyfikować swoje ulubione zagrywki i dostosować się do oczekiwań klienta. I tak też zrobił tamtym razem, tworząc wzorcowy przykład kościoła właśnie w stylu rzymskim. No, walnie w tym wszystkim pomógł mu artysta, który zadbał o wystrój tego kościoła, Baltazar Fontana, rzeźbiarz, który wyposażył kościół świętej Anny w Krakowie w te zachwycające, stiukowe dekoracje. Ale one mają absolutnie pełną zbieżność i harmonię z architekturą. Natomiast jaka była tak naprawdę dusza Tylmana z Gameren, ta dusza artystyczna? Przekonacie się dzisiaj. Tę duszę tylmanowską opisuje nazwa naszej dzisiejszej lekcji, nurt barokowego klasycyzmu. Bo też faktycznie w całości, jakby samym sobą, Tylman idealnie wpasowywał się właśnie w ten nurt sztuki barokowej, który swoje źródło i moc oddziaływania czerpał z Francji, czasów Ludwika XIV,
bo ten nurt barokowego klasycyzmu będziemy przede wszystkim kojarzyli właśnie z Francją. Ale jak już wspomniałem, Tylman był Holendrem i na lekcji, o której traktowałem, czy opowiadałem o właśnie sztuce barokowego klasycyzmu, to była jedna z wczesnych lekcji naszych zdalnych, realizowanych już online, mówiłem, że też ten barokowy klasycyzm idealnie pasował do krajów protestanckich, między innymi takich jak Holandia. A nasz Holender w Polsce zyskiwał umiejętności pod okiem najwybitniejszego architekta Holandii, a mianowicie Jakuba van Kampena, autora pokazywanego i też omawianego dokładnie ratusza w Amsterdamie. A zatem spod ręki znakomitego architekta wyszedł ten pan, którego już teraz widzicie na własnoręcznym, wykonanym piórkiem i tuszem autoportrecie, jedynym, który mamy po Tylmanie i na którym to opieramy nasze wyobrażenie, jak wyglądał ten wielki architekt. Co do jego wykształcenia, Jakob van Kampen zrobił tutaj zasadnicze, jak gdyby wykonał zasadniczą robotę, kształtując, formatując Tylmana, ale dalej przysłużyły się temu formatowaniu także podróże, bowiem będąc młodym architektem, jak zresztą czyniło to wielu, Tylman udał się w swoistą podróż po Europie, by pogłębić swoje umiejętności i wiedzę. Ta podróż zawiodła go m.in. do północnych Włoch, gdzie miał okazję oglądać dzieła Andrei Palladia. A więc już rozumiemy, że barokowy klasycyzm uległ tutaj zdecydowanemu wzmocnieniu, palladiańskie inspiracje. Podziwiał zapewne zarówno budowle Vicenzy, jak i Wenecji oraz wille, które na terenie obrzeży tych miast powstawały. I wiemy, że prawdopodobnie też był, że Tylman był też we Francji. I to w czasach, kiedy już właśnie wykluwał się w dojrzałej postaci barokowy klasycyzm, bo powstawała wschodnia fasada Luwru, czy już była kończona właściwie na ukończeniu. A więc także i wzory francuskie miał okazję przyswoić sobie Tylman. Jak to się stało, że przybył do Polski, do końca nie wiemy, ale wiemy, kiedy to się stało. W roku 1666 nasz Holender trafia do Polski, wiążąc się z jednym z najznakomitszych ówczesnych przedstawicieli magnaterii, Stanisławem Herakliuszem Lubomirskim. I z tym wybitnym, ważnym dla niego i dla kultury polskiej przedstawicielem magnaterii pracował aż do śmierci swojego pracodawcy. Pozostawał z nim w związku. Ale Stanisław Herakliusz Lubomirski pozwalał Tylmanowi pracować także dla innych, dla zaprzyjaźnionych z nim przedstawicieli magnaterii, kościoła, ale oczywiście także i dla króla Jana III Sobieskiego i jego małżonki Marii Kazimiery. A więc działalność Tylmana była dość szeroka. Był to niezwykle pracowity architekt i zostawił po sobie naprawdę spore dziedzictwo. Był już zresztą doceniony za życia, bo jeszcze na ładnych parę lat przed śmiercią za zasługi, jakie na polu architektury położył, otrzymał szlachectwo polskie, a więc indygenat. I wtedy to zmienił nazwisko na Gamerski, przyjmując także polski herb. W ten sposób mamy go jako Tylmana van Gameren, czyli w wersji holenderskiej. Mamy Tylmana z Gameren, z polszczonej wersji holenderskiej, albo już tak całkiem po polsku, jak to woli, Tylmana Gamerskiego. Miał duży wpływ na architekturę swoich czasów w Polsce, a jego dorobek ukształtował, można powiedzieć, w dużej mierze
Warszawę, bo z naszym miastem był związany przede wszystkim. Wśród jego pierwszych w Polsce realizacji był ten pałac. Oglądamy makietę pałacu w Puławach, zbudowanego dla Stanisława Heraklisza Lubomirskiego. Pałac w Puławach istnieje i dzisiaj, ale uległ on tak daleko idącym przekształceniom w następnych stuleciach, a zwłaszcza w wieku XIX, że szczerze powiedziawszy, nie dałoby się tego pałacu dzisiaj barokowego w tym obecnym kształcie nawet się dopatrzeć. Pozostaje nam zatem wersja taka właśnie, rekonstruująca kształt i przedstawiająca, jak pałac wyglądał w dobie późnego baroku, czy dojrzałego baroku. Jak widzimy, była to budowla prostokątna, podłużna, z czterema narożnymi basztami, właściwie wieżami, nie basztami, wieżami alkierzowymi właściwie, można byłoby tak powiedzieć, bo w swojej strukturze oczywiście ten pałac bliski jest oglądanym nie aż tak dawno dworom szlacheckim, które na takich pałacach się wzorowały, między innymi właśnie zyskując w narożach, te parterowe drewniane budynki zyskiwały właśnie w narożach tak zwane alkierze. Oczywiście podkreślona jest też oś środkowa z wysuniętą, jak się mówi, nadstawką, czyli takim jakby w zadaszeniu wpuszczonym pomieszczeniem z oknami i trójkątnym przyczółkiem, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, bo pałac już reprezentuje wyraźnie model francuski. A oto przed nami pracodawca Stanisław Herakliusz Lubomirski. Nietuzinkowa postać, można by rzec. Ciekawa. Odegrał dużą rolę w kształtowaniu się polityki tamtych czasów, ale także przede wszystkim chyba kultury. Nie tylko jako mecenas, Tylmana, ale także jako twórca, bo Stanisław Herakliusz całkiem biegle władał piórem i zaliczamy go do naszej historii literatury polskiej. Był jednym z naszych staropolskich poetów. Jego wiersze są w antologiach dostępne, czytane na zajęciach z polonistyki, bowiem traktuje się jako jednego z tych ważnych przedstawicieli naszego pióra. Myślę, że raczej chyba by was nie zainteresowały jego dokonania na polu literackim. Po pierwsze, musielibyście się zmierzyć z bardzo egzotycznie dla nas brzmiącym językiem staropolskim, zupełnie inaczej brzmiącym niż język polski, do którego przywykliście. No i treść chyba też nie byłaby aż tak bardzo wam bliska. No niemniej jednak no, mamy tu do czynienia z pisarzem, poetą. No więc tym bardziej rozumiemy, że Tylman mógł na takiego właśnie pracodawcę liczyć. A oto najwybitniejsze dzieło Tylmana. Od razu uderzamy w ten punkt, który można byłoby nazwać numerem jeden w dorobku Wielkiego Holendra. Pałac Krasińskich. Tak go dzisiaj nazywamy, bo powstał dla Jana Dobrogosta Krasińskiego, który był w bardzo serdecznych relacjach towarzyskich z Stanisławem Herakliuszem i tym samym jak gdyby korzystanie z usług Tylmana było w jego przypadku jak najbardziej możliwe. Tylman dla Jana Dobrogosta stworzył jedną z najwspanialszych rezydencji Warszawy, Polski, a także obiekt, który można spotkać w wielu podręcznikach historii architektury europejskiej. Co do rangi, znaczenia tego obiektu, to poza jego oczywiście klasą, mamy tutaj koniecznie do zapamiętania, że jest to dla nas jeden z najwcześniejszych przykładów i najdoskonalszych od razu realizacji nowej mody, która do Polski w czasach Jana Sobieskiego dotarła. Mody na francuskie wzory, a przede wszystkim w tym przypadku mody na tak zwany pałac w typie francuskim, który opisujemy, używając tutaj języka francuskiego, entre cour et jardin, czyli po polsku to tłumacząc, między dziedzińcem i ogrodem.
Ten model dokładnie analizowałem w swoim czasie na zajęciach architektury, którą już realizowaliśmy sobie w ramach zajęć zdalnych. To był sam początek, marzec, takiego właśnie typu nauczania. Przesyłam Wam wtedy pierwsze linki i w jednej z tych właśnie lekcji, dzisiaj już do obejrzenia na Vimeo, omawialiśmy sobie architekturę barokowego klasycyzmu, w tym oczywiście wielkie osiągnięcia architektury francuskiej doby Ludwika XIV, między innymi jako prototyp pałacu francuskiego, pałac Wallet-et-Comte, a potem już oczywiście jego rozwinięcie w skali gigantycznej, czyli pałac w Wersalu. Oczywiście nasz tylmanowski pałac Jana Dobrogosta Krasińskiego jest pałacem monumentalnym, ale nie na skalę Wersalu. Ale i tak oczywiście, jak na standardy, jest to naprawdę duże założenie. Pamiętajmy, że tak jak opisaliśmy sobie w tym określeniu, pałac w typie francuskim musi posiadać w jednej osi rozległy dziedziniec honorowy z przodu, a z tyłu ogród. I tak było w tym przypadku. Dzisiejszy Plac Krasiński, przez który przejeżdżają sobie autobusy i samochody, to jest dawny dziedziniec Pałacu Krasińskich, a za tym obiektem z tyłu jest całkiem rozległy ogród, ciągnący się aż po ulicę Andersa i siedzibę stołecznej policji, czyli Plac Mostowskich, Arsenał, a więc rzeczywiście całkiem spory kawał Warszawy zajmuje to założenie. Tak wyglądał właściciel, czyli Jan Dobrogost Krasiński w charakterystycznej peruce, w stroju właśnie dokładnie odwzorowującym modę francuską czasów Ludwika XIV, a więc to magnat, który zdecydowanie wolał, preferował rozwiązania w typie francuskim, europejskim niż te nasze sarmackie style. Nie chodził w takich właśnie, właściwie rzadko chyba go było można spotkać w tym sarmackim, polskim stroju narodowym, kontuszu i tak dalej. Wracamy do pałacu, bo on nas interesuje przede wszystkim. Jak widzimy, to podłużna, prostokątna budowla z fasadą od strony dziedzińca, czyli tą główną, wyraźnie zróżnicowaną, rozczłonkowaną, trójczłonową, a więc posiadającą wysunięte ku nam ryzality, dwa boczne i po środku ten ryzalit środkowy, zwieńczony u góry potężnym trójkątnym przyczółkiem wypełnionym reliefami, scenami rzeźbionymi i figurami, które na zwieńczeniu też widzicie. Części cofnięte, czyli te dwa pola fasady względem tej pierwszej, tej wysuniętych ryzalitów, bardziej jakby do tyłu odsunięte, posiadają niezwykle plastyczne pod względem modelowania światłocieniowego krużganki z arkadowymi galeriami. A więc w ten sposób jak gdyby bryła zyskuje na plastyczności, nie jest płaska, a jednocześnie czujemy ten z ducha francuskiego element spokoju, harmonii pewnej, monumentalnej powagi, a nie barokowych ekstrawagancji włoskich z elipsami i innymi dynamizmami. Pałac Krasińskich zdradza też właśnie dzięki tym elementom galerii, które widzimy w tych częściach cofniętych, że Tylman, projektując ten obiekt, miał w pamięci wschodnią fasadę Luwru. Tyle, że nie naśladuje tutaj francuskiego pierwowzoru. On go twórczo przekształca, tworzy jego własną wersję. Tak wygląda plan pałaców Krasińskich, a więc ścisła osiowość, jaka obowiązuje w pałacach francuskich, ta symetria tu jest absolutnie z żelaznym rygoryzmem zastosowana. I znowu, tak jak w pałacach francuskich mamy, pierwsze pomieszczenie od przodu to westybul, czyli przedsionek, połączony z klatką schodową, która wpisuje się jakby w centrum tego
środkowego ryzalitu. Z tyłu pomieszczenie salonu. Po bokach prostokątne pomieszczenia ustawione w anfiladzie, czyli w układzie, który wyznaczają osie drzwi, które są jakby w jednej linii po otwarciu tamtę perspektywę anfiladową stwarzają. Spójrzmy teraz na fasadę ogrodową, bardzo podobna do tej od strony dziedzińca. Też tutaj przyczółek potężny, trójkątny, wieńczy ryzalit środkowy. I oczywiście od tej strony znajdował się rozległy ogród w typie francuskim, czyli ogród geometryczny. Ten ogród z biegiem czasu oczywiście zanikał, zastępowany modniejszym modelem angielskim, czyli krajobrazowym, zwłaszcza w XIX wieku, kiedy ogród stawał się parkiem dostępnym dla publiczności, bo kiedy ta budowla już pełniła funkcje publiczne w czasach zaborów, park był udostępniany dla publiczności. W ostatnich latach przeprowadzono rekonstrukcję częściową ogrodu francuskiego i postarano się, jak gdyby na ile się dało, nie niszcząc oczywiście tego angielskiego też założenia, jednak podkreślić też i francuski rodowód tego ogrodu. Wyszło to całkiem zręcznie. Także park jak najbardziej wart jest, żeby go odwiedzić i tutaj sobie spędzić jakieś miłe chwile. Z wnętrz niewiele się zachowało, bo były one wielokrotnie przekształcane, bo budynek w pewnym momencie przestał być pałacem. Już w XVIII wieku pod koniec Stanisław August wykupił go jako miejsce dla różnych instytucji rządowych, dlatego nazywano go wtedy Pałacem Rzeczypospolitej. A w XIX wieku, w czasach zaboru, Rosjanie tutaj zainstalowali sąd i też oczywiście przy tej okazji wnętrza były zmieniane, ale w dwóch przypadkach mamy zachowane fragmenty tych wnętrz, tutaj sala pod Atlantami, a teraz druga sala też jeszcze mająca wiele elementów oryginalnych z XVII wieku, o czym wiemy dzięki rysunkom. Dylman był pracowity jak mrówka. Gromadził przez całe lata ogromne archiwum swoich dokonań, w tym właśnie rysunków architektonicznych, które w dużej mierze do naszych czasów przetrwały i stanowią one bardzo istotne źródło wiedzy o pracy tego architekta, jego robotach, jego dokonaniach. No i taki rysunek właśnie przedstawiający projekt tej sali tam znaleziono. Gdyby chcieć jakby tak szeregować dokonania Tylmana pod względem rangi i znaczenia, to obok Pałacu Krasińskich niewątpliwie wysuwa się też jako jedno z czołowych dokonań ten kościół, kościół Sakramentek w Warszawie przy rynku Nowego Miasta, a więc tym drugim rynku już za Starówką położonym, trójkątnym, charakterystycznym. Świątynia ta została wzniesiona, gdy królowa Maria Kazimiera sprowadziła do Polski nowy zakon z Francji. Sakrament, i to bardzo surowa reguła zakonna żeńska, gdzie obowiązuje ścisła klauzula, czyli w tej sytuacji zakonnice są właściwie całkowicie izolowane od świata zewnętrznego, nie mają żadnego kontaktu z postronnymi ludźmi z zewnątrz, żyją tam w zamknięciu. Do zniesienia tej świątyni przyczynili się także inni jeszcze zamożni przedstawiciele magnaterii, którzy wraz z królową tutaj wspólnie zadziałali i z istniejących tu wcześniej zabudowań stworzono klasztor, który Tylman zaadoptował, ale świątynię oczywiście dostawił do tego już według własnego projektu. To świątynia niezwykła, bo ma plan centralny wykorzystujący formę krzyża równoramiennego, a więc dość rzadką w baroku używaną formę dla budowli, bardziej typową oczywiście dla renesansu. Powściągliwa zresztą jest też i dekoracja tej świątyni. Oto rysunek Tylmana, który zachował się w jego archiwum właśnie z prac nad budową tego kościoła. Tylman wiedział, że do tej świątyni ludzie będą się jakby zwracali, idąc od strony ulicy Freta i tym samym jakby zobaczą jego poskosie.
I ładnie tutaj rzeczywiście wygrał tę sytuację. Dlatego też nie kładł szczególnie silnego akcentu na fasadę, która jest dość skromna. Parę pilastrów toskańskich podpierają trójkątny przyczółek z belkowaniem, a pomiędzy nimi wpisana jest arkada, jakby sugerująca, tworząca aluzja do łuku triumfalnego. Ten krzyż grecki wchodzi jakby w wielobok o zróżnicowanych bokach, ale regularne oczywiście. Cztery boki szersze i cztery oczywiście, bo jest to oktogon, węższe. I w takim też kształcie uformowana jest kopuła. Niestety świątynia ta została w bardzo poważny stopniu zniszczona w czasie II wojny światowej podczas powstania i po nim. Dlatego też była ona odbudowywana właściwie z szczątków, które po niej zostały. I wnętrze dzisiaj nie ma w sobie nic praktycznie z oryginału, poza jakąś próbą oddania ogólnego charakteru. Natomiast jest w Warszawie świątynia malutka. Na pierwszy rzut oka nawet do przeoczenia, bo ktoś by pomyślał, że to po prostu taki zwyczajny, niemal wiejski kościółek, który się jakoś znalazł w Warszawie. Byłaby ogromną pomyłką, gdybyśmy ten kościół zlekceważyli, bo ma on swoje niewątpliwe atuty, które szykuje dla tych, którzy się zdecydują go zobaczyć. To malutki kościół Bernardynów na Czerniakowie, czyli przy wielkiej ulicy Czerniakowskiej, wtedy chyba Wiertniczej, która leci w stronę Wilanowa. Nieopodal znajduje się trasa siekierkowska, więc potężny ciąg komunikacyjny. I rzeczywiście, jak się jedzie, to ten kościół trudno nie zauważyć, bo go przy ulicy widać od razu. Skromne ściany, budowla w pierwszym momencie robi wrażenie centralnej, bo krzyż grecki równoramienny z nasadzonym wielobocznym tamburem i kopułą, ale gdy uważnie się przyjrzymy, zauważymy, że zespolony ten element jest drugim wielobocznym jakby członem, który z tym pierwszym został połączony. I dlatego też ta świątynia nie jest budowlą centralną, choć to w pierwszym momencie sugeruje. Jest to budowla podłużna. Fundatorem oczywiście był Stanisław Herakliusz Lubomirski, czyli główny pracodawca naszego Tylmana, bo tutaj na Czerniakowie znajdował się wspaniały folwark, który dostarczał sporych zysków Herakliuszowi. Miał zresztą na terenie tej posiadłości swój dwór. To już było dla niego właściwie jakby zamiejscowa, prawda, miejscówka, więc tutaj mógł sobie przyjeżdżać także jak na wywczasy poza Warszawę. Natomiast ten obiekcik, nadal trzymany w rękach przez ojców Bernardynów, nigdy nie został w najmniejszym stopniu uszkodzony, zniszczony, spalony, czy w jakikolwiek sposób inaczej zubożony. To jest w całości oryginalne dzieło Tylmana z Gameren. Teraz widzimy plan świątyni i przekrój. I tu wyraźnie widać, że ta świątynia faktycznie w istocie swojej jest budowlą podłużną, stworzoną właśnie z tych dwóch członów tego oktogonu i krzyża greckiego, które jak się wejdzie do świątyni, zaczynają ze sobą współgrać i wtedy tworzą jakby niezwykle ciekawie zaaranżowaną całość. Niewielka przestrzeń tego krzyża greckiego jest jakby nawą świątyni, czyli tą przestrzenią dla wiernych, a ten wielobok to jest jakby prezbiterium wykorzystywany jako też chór dla zakonników z architektonicznie dziwnie rozwiązanym ołtarzem, którego jak się wejdzie po schodach w dół, to tak jakby w małej krypcie zobaczymy trupa leżącego, to święty Bonifacy, którego z Rzymu miał Stanisław Herakliusz Lubomirski przewieźć, kiedy mu te szczątki męczennika wczesnochrześcijańskiego ofiarował ówczesny papież w prezencie. Spójrzmy już teraz na kościół, raz jeszcze jakby od strony jego frontu, tej głównej części. No i popatrzmy, co się dzieje w środku. Rzeczywiście ta świątynia robi
wrażenie, jest przepiękna, jest tak bogata, jest tak ciekawa, trochę jak kościół świętej Anny w Krakowie, chociaż oczywiście widać, że tutaj już ten barok jest lekko kontrolowany, choć mamy oczywiście i malowidła iluzjonistyczne w kopule, no i po prostu architekt rozprawia się jak gdyby z tą przestrzenią, tworząc ją większą, monumentalniejszą niż jest w istocie. W tym także fantastycznie rozwiązuje ołtarz główny. Także kiedyś, jak będziecie mieli chwilę wolną i znajdziecie się w okolicy właśnie tej części Czerniakowa, Mokotowa, no to wtedy skorzystajcie z okazji, zobaczcie ten kościół. I jeszcze widzimy raz ołtarz z figurami świętym Bonifacem na obrazku prezentowanym. Tu znowu mamy berliniowskie pomysły. No i jeszcze jedna atrakcja związana z naszym pracodawcą i jego, na jego usługach pozostającym Tylmanem. Fragment obrazu Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, przedstawia nam bowiem już dzisiaj nieobecną w takim kształcie budowlę charakterystyczną dla Warszawy. Nie wiem, czy się ktoś domyśla, że patrzycie na pierwotną postać Pałacu Łazienkowskiego. Tego, który wszyscy kojarzymy z rezydencją Stanisława Augusta Poniatowskiego. Otóż tej klasycystycznej budowli, którą tutaj zniósł ostatni król, kryją się jeszcze wciąż żywe fragmenty dawnej łazienki Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Bowiem główną siedzibą magnata był pałac, a właściwie zamek Ujazdowski, nieopodal na skarpie wysoko usytuowany. Tam zresztą podobno miał też mieszkanie, swój apartament Tylman przez wiele lat. I tam sobie pracował nad tymi wszystkimi projektami. Kiedy na stare lata Stanisław Herakliusz, będąc już wdowcem, postanowił znowu pójść w konkury i poślubić małżonkę, a była nią pewna bardzo młoda osoba, więc różnica wieku była tutaj naprawdę spora. Dla tej właśnie nowej małżonki i siebie postanowił, nie znajdującym się u podnóża Zamku Jazdowskiego, terenie zwierzyńca, parku, stworzyć właśnie taki ustronny kącik miłosnych uciech. To była właśnie ta łazienka Stanisława Herakliusza. Na XVIII-wiecznym rysunku możemy ją też zobaczyć w takim kształcie, jakim jej nadał Tylman z Gamber. Było to maleństwo, ale dość efektowne i wspaniale komfortowo urządzone, właśnie do celów kąpielowo-erotycznych, powiedzmy w ten sposób, bo to raczej Herakliusz nie z powodu higienicznych to sobie budował, tylko żeby właśnie w takim urokliwym nimfeum ze swoją młodą nimfą spędzać godziny i upojne noce. Raz jeszcze widzimy pałac Łazienkowski w takim kształcie, jaki dzisiaj on przybrał. Pokazuje ten fragment fasady południowej, bowiem tu właśnie w środku kryją się jeszcze elementy dawnej łazienki Tylmana, a co jeszcze ciekawsze, ostatni król, kiedy nakazał swojemu nadwornemu architektowi Merliniemu budować ten nowy obiekt, wykorzystując starą łazienkę, nakazał zachować kilka pomieszczeń jako pamiątkę historyczną. Dlatego też poza tymi elementami zewnętrznymi do tylmanowskiego dorobku zaliczymy autentyczne wnętrza, które tutaj akurat zachowały się w całości. Oto westybul dawnej łazienki i kilka pomieszczeń wykładanych holenderskimi kafelkami i pięknymi dekoracjami stiukowymi. Pokój Diany, pokój kąpielowy i jeszcze jeden taki pomieszczenie się tam obok znajduje. No i tylko jeszcze teraz dodam wam, że dla Stanisława Herakliusza Lubomirskiego ten pomysł z małżeństwem z dużą różnicą wieku i jeszcze z takimi
elementami erotycznymi nie wyszedł na dobre, bowiem po dosłownie kilku latach, paru latach pożycia, będąc tutaj ze swoją małżonką w tych figlach kąpielowych, dostał udaru i zmarł w trakcie tej właśnie tych zabaw, więc śmierć gwałtowna, chociaż może z pewnej perspektywy można by powiedzieć, że miał dość ładną śmierć, fajną chyba. Widzimy jeszcze fragment dekoracji o mitologicznych tematach, którą tutaj zastosowano. I jeszcze jedno, to trzecie pomieszczenie, też wyłożone kafelkami z kominkiem, w który wprawiono obraz szkoły flamandzkiej, bo to krąg Jordensa, ucznia Rubensa, jest autor, który jest właśnie stamtąd pochodzi, autor tego obrazu. No a my jeszcze pozostajemy wciąż w Warszawie, bo to nie wszystko, co tutaj Tylman nabroił, powiedzmy. No to przynajmniej jeszcze jedno fajne miejsce. Pewnie wielu z Was je zna, bo charakterystyczny to fragment Warszawy, schodząca w dół, ostro ulica Tamka, wąwozem dawnym, gdzie płynął strumień przed wiekami. Po bokach dwa zbocza Skarpy Wiślanej, a na prawym od strony zjazdu, prawda, na fragmencie tego zbocza usytuowany jest Pałac Gnińskich Ostrockich. Niewielki pawilon został nabudowany jakby na bastion, czyli coś jakby Palazzo in Forteza kłania nam się tu w pas raz jeszcze po takim dalekim już, prawda, echem od czasów, kiedy się takimi budowlami zajmowaliśmy, na przykład słynnym Krzysztoporem. Jest jeden bastion, a na nim właśnie siedzi takie małe coś. Pierwotnie miał być to jeden z dwóch pawilonów, a pomiędzy nimi miał stanąć okazały pałac, ale rodzina Gnińskich zdaje się, że znalazła się w potężnych tarapatach finansowych i nie byli już w stanie udźwignąć tego pierwotnego założenia, więc skończyło się na tym, że zamieszkają w oficynie, czyli w tym właśnie pawilonie. Tylman oczywiście odpowiednio zadbał, żeby ta architektura była tego godna. I znowu, proszę bardzo, to jest projekt pałacyku niewielkiego, który znajduje się w Hadze, dom Maurycego, czyli Mauritshuis, który Van Kampen, czyli nauczyciel Tylmana, zaprojektował dla księcia Maurycego de Nassau, który był bohaterem holenderskim czasów walki o niepodległość. I ten niewielki, zbudowany w połowie wieku XVII pałacyk wyraźnie da się tutaj odczuć w architekturze naszego pałacu przy ulicy Tamka. Tak więc, jak widzimy, Tylman tutaj wraca jak gdyby do swojego mistrza wspomnieniami, projektując ten obiekt. Dzisiaj oczywiście w tym budynku mieści się Muzeum imienia Fryderyka Chopina. No i jeszcze jeden gmach, choćby uległ bardzo dalekim przekształceniom, wciąż jeszcze jednak duchem Tylmana trąci. To też jego dzieło. Pałac Paców, pierwotnie zniesiony dla rodziny Radziwiłłów, przy ulicy Miodowej, to dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. A więc stąd właśnie minister Szumowski codziennie albo jego zastępca oznajmiają nam, ile przybyło nam zakażeń koronawirusem i tak dalej z tego dziedzińca, z tej właśnie, spod tego pałacu. Pałac jest też dobrze widoczny oczywiście z boku od strony trasy WZ i tutaj jakby nawet troszkę więcej Tylmana można już wyczuć, chociażby w tych narożnych wieżach. A także jeszcze jeden ciekawy obiekt ma tylmanowską metrykę, choć uległ potem znaczącym zmianom dekoracji, to pałac rodziny powszechnie się mówi Czapskich, ale zbudowany był dla prymasa Radziejowskiego. Dzisiaj to główna siedziba, czyli rektorat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu. Dekoracje, które ten pałac dzisiaj zdobią, są rokokowe. Zmieniono wtedy na przykrycie hełmów tych właśnie narożnych wież, dodano rokokowe elementy, rokai i tak dalej,
Ale struktura jest trymanowska, bo to on projektował ten pałac i to się da wyczuć, więc i mamy tu kolejnego jakby Tylmana warszawskiego, a to już sympatycznie prezentujący się w fotelu właściciel pierwotnej tej budowli, czyli prymas Michał Radziejowski, który prócz warszawskiej rezydencji położonej koło Kościoła Świętego Krzyża, bo to przecież wszystko w tym samym miejscu, gdzie uniwersytet po drugiej stronie i nieopodal Kościół Świętego Krzyża, który zresztą Radziejowski fundował, jeszcze posiadał zamiejską rezydencję dla wygody. To pałac w Nieborowie. Potem po śmierci prymasa przejęty też przez rodzinę Radziwiłłów i właścicielami Radziwiłłowie byli aż do 1945 roku, czyli aż do przybycia tutaj armii sowieckiej, przed którymi w ostatniej chwili właściciele ostatni po prostu dali nogę na zachód, zostawiając praktycznie wszystko. Dlatego pałac jest w dobrym stanie, wnętrza oryginalne, choć przekształcane w XVIII wieku, więc tych tylmanowskich tutaj mamy niewiele. Natomiast sama bryła pałacu i całe założenie świetnie zachowało się jako przykład rezydencji w typie francuskim między dziedzińcem i ogrodem. Obok tych najważniejszych dzieł, jak Pałac Krasińskich, jak Kościół Sakramentek, jak też krakowski Kościół Świętej Anny, do tak zwanego kanonu maturalnego macie obowiązek znać też ten pałac w Nieborowie jako dzieło Tylmana. On zresztą był kiedyś, pytamy już o niego kiedyś przy maturze. Były oczywiście powstające też mniejsze dzieła, ale wciąż istniejące, na przykład kaplica przy seminarium założonym misjonarzy w Łowiczu. Dzisiaj to muzeum regionalne, bardzo ładna sala z zachowanymi dekoracjami i malowidłami na sklepieniu o charakterze iluzjonistycznym. No i jest jeszcze jeden bardzo efektowny pałac, który co prawda tutaj nie było w 100% potwierdzenia, że to autorstwo Tylmana, ale dzisiaj raczej powszechnie i zgodnie historycy uważają, że Tylman tutaj się przyczynił do zbudowania tego pałacu w Otwocku Starym, który jeszcze póki co jest własnością Muzeum Narodowego w Warszawie jako oddział zamiejscowy. Otwock malowniczo położona miejscowość, dojazd tam naprawdę jest fajny, tego pałacu kiedyś warto byłoby się tam machnąć na popołudnie, jakieś czy południe niedzielne, w ciepły dzień. Pałac można też zwiedzać, a sam pałac jest naprawdę ładny i zachował się z dekoracjami, które z czasów Tylmana pochodzą. Ten pałac budował dla siebie Bieliński, Franciszek Bieliński, magnat. I potem przechodził z rąk do rąk i miał swoją historię. Jak parę innych takich malowniczych obiektów, między innymi pałac w Nieborowie, ten w Otwocku był też wykorzystywany przez filmowców i kręcono tutaj parę znanych polskich filmów. Ma też wnętrze oryginalne, tylmanowskie, z dekoracjami stukowymi, właśnie je teraz widzimy. A przed nami już taka hipoteza, bo tutaj już nie było żadnych źródeł, ale z uwagi na klasę pałacu w Lubartowie, to jest Lubelszczyzna, wielu też uważa, że tutaj ten pałac wyszedł spod ręki Tylmana, potem został przebudowany w XVIII wieku. Jest jeszcze taki prześliczny dwór niedaleko Warszawy, w miejscowości Obory. Brzydka nazwa, ale dwór naprawdę fajny. I do tego jeszcze miejsce pracy twórczej. Tutaj przyjeżdżają literaci, żeby skorzystać z wynajmu i siedzieć sobie powiedzmy pół roku czy miesiąc, dwa. No na przykład kończyć jakieś dzieło literackie. Tutaj się wielu naszych powojennych, wybitnych pisarzy dekowało, korzystając właśnie z możliwości, jakie stwarzano w tamtych czasach. No i jeszcze wnętrze w tych oborach możemy zobaczyć. Spośród też realizacji sakralnych z Tylmanem wiązanych mamy dwa kościoły w Węgrowie.
na Podlasiu, to kościół reformatów. Tutaj nie ma wątpliwości, że Tylman się do tego przyłożył, bo to Jan Dobrogost Krasiński, czyli właściciel Pałacu Krasińskich w Warszawie, tutaj fundował tę świątynię dla zakonu reformatów. Dość skromna architektura, ale bardzo elegancka. Rzeczywiście widać klasę jej projektanta. Tak wygląda wnętrze tego kościoła. W skromnej wersji Il Gesù, czyli synagoga główna, i po bokach kaplice. Jak zwykle u reformatów, żadnego ozdobienia i złoceń. Ołtarze są zatem brązowe. W tym kościele jest bardzo piękny nagrobek Jana Dobrogosta w niezwykłej formie, bowiem zamiast jakiejś architektonicznej struktury mamy tutaj medalion ogromnych rozmiarów. Widzimy ten owalny medalion zawieszony na szarfie, a trzymanej przez trzy putta skrzydlate na dole popiersie zmarłego magnata. Jest jeszcze w Węgrowie kościół farny, czyli parafialny, autorstwa Tylmana, z też podobną strukturą wnętrza i zachowanym bardzo ciekawym malowidłem iluzjonistycznym zastępującym ołtarz główny. I efekty, jak widzimy, iluzjonistyczne, bo w pewnym momencie niebowzięta Maria ze swoimi chmurami wyskakuje jakby z ram i włazi jakby w przestrzeń realną. No właśnie, z Tylmanem wielokrotnie współpracował znakomity rzeźbiarz, gdańszczanin Andreas Schlüter. Trafił do jakby kręgu Tylmana jeszcze jako młody pewnie czeladnik, czy w każdym razie stawiający swoje pierwsze kroki dopiero rzeźbiarz. Tu rozwijał skrzydła i trzeba przyznać, że poduczał się także pod okiem Tylmana reguł projektowania budowli. Stopniowo ujawniał swoją wielką klasę. To rzeczywiście jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy tego czasu w skali europejskiej. Kiedy zdobył już odpowiednie wykształcenie i zrealizował szereg dzieł tu w Polsce, wyruszył na zachód. Między innymi spędził wiele lat w Berlinie. Andreas Schlüter stał się wielkim projektantem, architektem właśnie w Berlinie niemieckim, między innymi znosząc monumentalny zamek elektorów brandenburskich, potem zamek królewski, który po ogromnych zniszczeniach, prawie całkowitych w czasie II wojny światowej, właśnie w tych latach kończy swoją odbudowę, czyli odzyskuje swój kształt w samym sercu Berlina. Natomiast jako rzeźbiarz Andreas Schlüter zrealizował między innymi kilka takich też ciekawych, fajnych dzieł, jak na przykład to epitafium znajdujący się w katedrze we Fromborku, a już bardzo wybitnie barokowym z ducha charakterze, z tymi właśnie wyłamywanymi przyczółkami, ustawieniem pod skosem całości, czyli tym wybrzuszeniem już jakby z ducha borominiowskiego pochodzącym. No i też mamy jedną z najbardziej niesamowitych realizacji, które wpisują się nam w ten nurt poprzednio omawianych na poprzednim materiale, czyli ten nurt emotywno-berliniowski. No to przed nami chyba jedna z najbardziej niezwykłych realizacji drugiej połowy XVII wieku. Jesteśmy na terenie Oliwy, miasta bliźniaczego dla Gdańska i Sopotu, słynne Trójmiasto. I właśnie w Oliwie znajduje się gotycki klasztor cystersów. I rządzący tym opactwem opat drugiej połowy XVII wieku wpadł na pomysł, że urządzi tam nowy ołtarz. Wyłożył na to sporą kasę, a Schlüter to wszystko mu zrealizował. Zrealizował w sposób niesamowity, bo właściwie całe prezbiterium wypełnił ogromniastą formą, niemal jak z budyniu zrobionych chmur, które krążą w jakimś wirze niebywałym wokół okna. Moi drodzy, mamy w najczystszej postaci inspirację tronem świętego Piotra.
Ale jakby było tego mało, to dolna część z kolei tej całej konstrukcji ołtarzowej z marmurowymi kolumnami poprowadzonymi po łuku jako żywo przypomina kolumnadę berliniowską przy placu Świętego Piotra. No właśnie, teraz to widzimy. A więc mamy dwa w jednym wybitne osiągnięcia naszego rzeźbiarza Schlitera. I ta właśnie kolumnada, która nam się teraz pojawiła. I oczywiście ta, o właśnie, efekt chmurek i okna, które stworzył Bernini w tronie świętego Piotra zamykającym, ołtarzu zamykającym bazylikę świętego Piotra. No i teraz chyba już nie macie wątpliwości, że to jest wprost stamtąd wzięte. No przyjrzyjmy się temu, jak to nazwałem, budyniowi, czy piance do golenia, którą tutaj rozesłano w tych chmurkach wirujących wokół tego okrągłego okna, tego okulusa. No niebywały efekt rzeczywiście z tymi puttami skrzydlatymi. Schlitter zdobił, jak już powiedziałem, Pałac Krasińskich, między innymi dwa tympanony i figury wieńczące. Tutaj ciekawostka. W czasach Jana Sobieskiego modne były ogromnie koligacje, czyli związki rodzinne ze starożytnymi rodami rzymskimi. Jakaś taka moda zapanowała. Być może król, który tak bardzo wielbił antyk, w tym cesarza Trajana, co widzieliśmy w jego portretach, sprawił, że też inni strasznie marzyli o tym, żeby z tymi właśnie Rzymianami mieć jakieś związki. I wyobraźcie sobie, że ten ród Krasiński, czyli Jan Dobrogost, znalazł sobie związki. Gdzie? W swoim herbie. Jego herbą był korwin. To czarny kruk trzymający podkowę w dziobie, tak naprawdę. Ale wezwanie tego herbu to jest korwin. I wyszukał, że w starożytnym Rzymie, w czasach Republiki, to takiej bardzo odległej, był dowódca, Marek Korwin. No to co, no przecież to mój przodek musi być. No i tego Korwina tutaj kazał wyrzeźbić, przedstawić jego dokonania w tym panonie, a samego Korwinusa umieścił oczywiście na szczycie zwieńczeniu pałacu. Węgrowie z kolei, Andras Schlitter wykonał krucyfiks. Uważa się, że to jedna z najpiękniejszych tego typu rzeźb, jaki w baroku w Polsce zrobiono. Rzeczywiście ten krucyfiks jest wyjątkowej klasy. Widać, jak mistrzem był rzeźbiarskim ten gdańszczanin. Tylma zaprojektował też niezwykły nagrobek, jeden z takich wyjątkowych w skali polskiej. Jest to malutki kościół w Niakiej Końskowoli, to mieścinka, gdzie diabeł mówi dobranoc, na południowy wschód od Warszawy. A tam na marmurowym sarkofagu leży wykonana z cyny figura Zofii Lubomirskiej. To jest pierwsza żona Jana Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i on fundował ten dla niej nagrobek. To uważa się za jeden z najbardziej takich fajnych, szlachetnych wizerunków kobiecych, jakie w polskiej sztuce dawnej powstały. Zamykając jeszcze tę serię nagrobków, spojrzymy na niezwykle efektowny, już świadczący o tym późnobarokowym duchu borominiowskim nagrobek prymasa Radziejowskiego, o którym przed chwilą sobie mówiliśmy, bo to właśnie właściciel Nieborowa, dzisiejszego pałacu, w tym siedzibę ma Akademia Sztuk Pięknych, a w nieopodal w kościele Świętego Krzyża po śmierci zbudowano tutaj naprawdę piękny z czarnego marmuru architektoniczny nagrobek prymasowi Radziejowskiemu z formą tą eliptyczną nawiązującą wprost do Borominiego, a po środku jak u Berniniego postać klęczącego prymasa patrzącego w stronę ołtarza czy adorującego już jakby Boga. Bardzo świetna zresztą rzeźba. No i w ten sposób zamknęliśmy sobie dzisiejsze zajęcia. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.